tutaj. Tak. Senator Henryk Cioch. Ja chciałem spytać, bo to jest bardzo ciekawe uzasadnienie. W zasadzie ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczył spółki z o.o., natomiast chyba taki był zamiar, bynajmniej wynika to z uzasadnienia zawartego w opinii Biura Legislacyjnego, że ta zasada powinna dotyczyć wszystkich podmiotów mających zdolność upadłościową, na których jest więcej, na przykład fundacji prowadzących działalność gospodarczą, stowarzyszeń prowadzących działalność zarobkową i tak dalej. Ale pytanie moje zmierza po prostu do czego? Mianowicie w tej ustawie jest uregulowana także, tak zwana jest uregulowana upadłość konsumencka. I pana zdaniem, czy ten wyrok dotyczy też tego typu podmiotów, czyli osób fizycznych, które występują o upadłość konsumencką i które chciałyby wystąpić o zwolnienie z tytułu ponoszonych kosztów, które są bardzo wysokie. Dlatego się u nas przyjmuje, że ta instytucja upadłości konsumenckiej nie funkcjonuje ze względu na wysokość kosztów. Nawet się tak lapidarnie mówi, że trzeba być bardzo bogatym, ażeby ogłosić upadłość. Rozumiem, że do mnie pytanie, tak? Tak, bardzo proszę. Z pierwszą częścią pytania, czy wypowiedzi w zasadzie, pytania pana senatora, profesora, to się zgadzam, bo rzeczywiście zapytanie dotyczyło spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast nawet Trybunał Konstytucyjny podkreślił w swoim orzeczeniu, że ono rozciąga się dalej na inne podmioty, na inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, więc rzeczywiście tu by się rozciągała. Natomiast jeżeli chodzi o upadłość konsumencką, to nie było to przedmiotem posiedzenia komisji, ale według mojej opinii nie dotyczy, to jest kwestia też innej ustawy. Ale to nie dotyczy tego elementu. No i na tym bym zakończył odpowiedź.